dnia 3 grudnia przeprowadzony został w całym kraju Narodowy Spis Powszechny. Akcję przygotowano bardzo skrupulatnie. 120 tysięcy komisarzy spisowych wyruszyło w teren. Ci groźni komisarze to uczniowie gimnazjum imienia Batorego w Warszawie. Hanna Tyzurna jest członkiem ZMP. Bardzo się denerwuje, czy zdąży dziś zebrać dane od wszystkich lokatorów. Murarz Wacław Poremski przyjmuje komisarza spisowego życzliwie. Mądra to i potrzebna akcja, mówi Poremski. Bez dokładnej statystyki trudno planować. Dziękuję bardzo, idę dalej. Obywatel Szczepan Żywiołowski właśnie czekał z rodziną na komisarza. Hanna Tyzówna ma już wprawę. Szybko wypełnia rubryki formularza. Prokurator Antoni Regulski sam wypełnia ankietę. A teraz przenieśmy się na chwilę do gminy Nekla w województwie poznańskim. Mieszkańcy wsi żywo interesują się powszechnym spisem. Mało to bzdurnych plotek puścili kulacy, ale chłopi śmieją się ze spekulanckich plotek. Spis przebiega sprawnie. Komisarze przyjmowani są serdecznie. Średniorolny gospodarz Jan Piotrowski udziela dokładnych informacji. Rozumie, że od prawdziwości danych zależy prawdziwość naszej statystyki. Marcin Maciejewski, malorolny chłop, ani przez chwilę nie wierzył wrogiej propagandzie. Nie ma nic do ukrycia przed komisarzem spisowym. Pomyślny przebieg akcji w całym kraju świadczy, że ludność całkowicie zrozumiała właściwe zadania i cele Narodowego Spisu Powszechnego. Uczestnicy Historycznego Kongresu Warszawskiego udali się do Oświęcimia. Posłowie pokoju zwiedzili miejsce najohydniejszej zbrodni wojny, zbrodni faszyzmu. Przedstawiciele 22 krajów Europy, Azji i Ameryki patrzą ze zgrozą na miejsca, które w całym świecie okryły się straszliwą sławą. Znają je z opowiadań, niektórzy stracili tu swoich bliskich. Do tego prowadzi wojna. Oto, co niesie zaborczy imperializm. Wstrząsający obraz obozu oświęcimskiego umacnia wolę niezłomnej, nieugiętej walki o pokój. By nie było więcej Oświęcimiów. Ani u nas, ani w Korei, ani w Grecji. Jak dobrą znajomą i przyjaciółkę witała Młodzież Polska Lidię Korabielnikową, delegatkę na drugi Kongres Pokoju. To ona wezwała Młodzież Krajów Demokracji Ludowej do współzawodnictwa o oszczędność w surowcach. Od jej nazwiska nowa forma współzawodnictwa nosi nazwę Ruchu Korabielnikowców. W ośrodku szkoleniowym ZMP we Wrocławiu Korabielnikowa przekazuje Młodzieży Polskiej serdeczne pozdrowienia radzieckich komsomolców. Opowiada o rozwoju i doświadczeniach akcji kompleksowego oszczędzania w Związku Radzieckim. Ruch zapoczątkowany przez Korabielnikową wykrył olbrzymie ukryte możliwości oszczędzania we wszystkich zawodach, przy wszystkich warsztatach pracy. Stał się kopalnią nowych dóbr gospodarczych, także i u nas. Wykonany przed terminem. Taki triumfalny meldunek złożyła Zaloga Szybu Jan w kopalni imienia Toreza w Wałbrzychu. Ten największy szyb węglowy Dolnego Śląska był pierwszym w Polsce, który wykonał przedterminowo plan pierwszego roku sześciolatki. Uroczystość wydobycia ostatniego wózka stała się świętem nie tylko kopalni, lecz całego górniczego Wałbrzycha.
kwiatów nie witano górników przy powrocie z dołu. Chłopcy czują się jak panna na imieninach. Brygada Kulczaka zasłużyła sobie na tę kwiatową owację. Przed terminowym wykonaniem zadań pierwszego roku planu sześcioletniego witają górnicy polscy tegoroczną Barbórkę. Załoga Huty Pokój zainicjowała Warty Pokoju. Wszystkie oddziały podjęły zobowiązania. Brygady Wielkich Pieców, Stalownia, Walcownie. Systematyczna walka załogi o coraz bardziej racjonalną oraz sprawniejszą pracę przynosi wspaniałe wyniki. Wspólny wysiłek, wspólny triumf. Za chwilę spust Surówki w rekordowo krótkim czasie. Poparzą sobie ręce w tym ogniu podżegacze wojenni. Każda ponadplanowa tona surówki dla pokojowej produkcji, mówią hutnicy, to kubeł zimnej wody na tych, co knują nową zbrodnię. Warty Pokoju. Pracownicy Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza w niezwykłym tempie przygotowali na kongres szereg książek i wydawnictw w 5 językach. Introligatornia współzawodniczy z drukarnią. Na otwarcie kongresu musi być gotowe 7 nadprogramowych wydawnictw. Były gotowe. W dniu otwarcia kongresu już leżały w kioskach Domu Słowa Polskiego. Oto niezwykła książka, która zdumiała wszystkich. W ostatnim dniu obrad delegaci znaleźli na swoich stolach pięknie wydany reportaż fotograficzny z komentarzem w 8 językach, ilustrujący przebieg kongresu. Pracownicy Książki i Wiedzy ustalili nowy warszawski rekord. Daleki Ural. Bezkresne przestrzenie zamieniły się w olbrzymi okręg przemysłowy. Za chwilę odejdzie nowy transport uralskich samochodów, traktorów i konstrukcji metalowych dla budowy wielkich nadwążańskich elektrowni. Droga wolna. Na przestrzeni setek i tysięcy kilometrów zmieniają się zalogi pociągów. Ale wszyscy myślą o tym samym. Ani minuty opóźnienia, ani chwili przestoju w transportach dla dźwiganych nad Wągą elektrowni. Wśród uralskich gór przebiega granica. Azja, Europa. Coraz bliżej Wolgi, coraz bliżej potężnych stalinowskich budowli. Transport dojdzie na czas. Czuwa nad tym cały wielki radziecki kraj, wszyscy radzieccy ludzie. Bułgarscy studenci sportowcy uczcili drugi kongres pokoju, podobnie jak polscy taternicy, którzy zatknęli sztandar pokoju na wierzchołku Rysów. Grupa najlepszych alpinistów bułgarskich odbyła ciężką wyprawę, by zdobyć trudny szczyt Slia Zap.
się sukcesem. Błękitny sztandar lopocze nad szczytem. Piękny symbol woli, pokoju i wolności.